Dzisiaj tak trochę króciutko. Dawno nas nie było. Huragany dalej wieją. A my tutaj kończymy utwardzanie podwórka. Jak widzicie, nowa warstwa kruszca właśnie została przywieziona. Jakieś 10-12 ton mniej więcej. Czyli dwie przyczepy. Teraz widzicie, po ostatnich porządkach, już tutaj pusty jest plac, już żadne mauzery nie stoją. I tak jak to, na czym teraz stoimy, to tu mamy powierzchnię, gdzie spokojnie ciężarówka 30 ponad ton przyjeżdża, 24 tony samego zboża. Tutaj jak jesteśmy, to praktycznie śladów po niej nie ma. Tak samo mamy tam drogę już pod kontener zrobioną. Tutaj jest plac po starym budynku, tam były cegły, tu była piwnica, wszystko zasypane. Na środku został kawałek betonu i teraz pozostałość tutaj wzdłuż wiaty oraz tutaj zostają dopełnione. Dzisiaj był przywieziony gruz, a jutro będzie zagęszczanie. Co do tych kół przednich, bo tam ostatnio nic nie było z tego nagrane, tylko był sam post, powiem wam, że no, kręci się ciężej na pusto, ale powiem wam, że różnica między pustym a pełnym turem to jest naprawdę teraz bardzo mała. Na pusto jak ciągnik jeździ, to jest sporo ciężej, to trzeba przyznać, to jest fakt. Jest bardzo duże tutaj te koło teraz z przodu. Natomiast w momencie, kiedy nabieramy, tak jak wczoraj żeśmy, przepraszam, w sobotę żeśmy wybierali pełną łychę gdzieś tej ziemi z podwórka, to powiem wam, że w momencie, kiedy ponosicie pełną, to wciąż kręci się dość podobnie. Natomiast na wąskich kołach, to kiedy było pusto, było fajnie, leciutko, ale kiedy zasypaliśmy sobie pełną tutaj łychę jakiejś ziemi, piachu czy czegoś, to powiem wam, że nogami się trzeba było kabinę zapierać, żeby była siła kręcić. Więc na pewno teraz jest spora różnica, bo siedzi się i się kręci. Jest oczywiście ciężko, ale jest lżej z pełną łychą niż było wcześniej, więc również z widłami, tam widło akurat stałem tu z boku, również z widłami, z balotami powinno być dużo lepiej. No i przede wszystkim ciągnik po podniesieniu takiego balota nie powinien siąść całym przodem, się zakopać prawie że po samym piasku. Także dzisiaj rozciąganko i powoli podwórko będzie już fajnie, jednolicie utwardzone. Przede wszystkim, żeby się pozbyć tego błota, bo tu i tak widzicie te błoto, to i tak to właśnie to, co się stąd ciągnęło, bo tu się gdzieś przejeżdżało ciągnikami, autami z podnośnika i w ogóle, to gdzieś niestety, ale cały czas się roznosi tutaj po podwórku. Tu widzicie, tu jest warstwa taka już kolorystycznie inna, tutaj to błoto jest troszeczkę porozciągane, cały ten pył, syf, ale to jak będzie dosypane, to będzie wszystko ładnie, fajnie ubite i nie będą się maszyny topić, ani nie będą tutaj nic ryły. A na przyszłość planujemy tutaj wyłożyć tak jakąś kostką nasze podwórko, więc tutaj tak nie są jeszcze poziomy właściwe, bo jak możecie zobaczyć, tam idzie chodnik i tam jest tak jakby poziom właściwy podwórka, także jeszcze tą grubość kostki jakiejś tam brukowej czy czegoś mamy tutaj do podniesienia, natomiast teraz tutaj widzicie, że jest o tak jak jest. Tutaj gdzieś jest kratka i także odprowadzenie wody również jest zrobione. No i podwóreczko będzie fajne, poubijane, będzie można wszędzie śmiało wjeżdżać. Przy okazji zrobi się taki park plenerowy. Tutaj będą stały nasze trzy przyczepy. Jedna przyczepa, jak widać, stoi jeszcze tam, ponieważ jeździła ta najnowsza. Ona będzie sobie stała tutaj, a ciągniki wracają pod wiatę. Na razie stoi Passat. Passat później sobie wróci tam pod wiatę, a ciągniki będą sobie stały tutaj ładnie z prawej strony. Także wszystko będzie pochowane.
Tam jeszcze trzeba będzie dowieść, ale to dopiero jutro jedną przyczepę.